Jak odczytać schemat akumulacji według Richarda Wajkofa, o czym on mówi, jak możemy go wykorzystać w tradingu na rynkach finansowych, na rynku kryptowalut. Cześć, z tej strony Łukasz, witam Cię serdecznie na moim kanale, na kanale związanym z edukacją oraz zarabianiem na rynku kryptowalut. W dzisiejszym materiale nietypowo, bez analizy, bez lokalnej analizy, natomiast porozmawiamy o czymś bardzo istotnym o schemacie. Wykoffa, o schemacie akumulacji, Wykoffa, który pozwoli nam zobrazować to, w którym momencie jesteśmy na rynku i być może pozwoli również Tobie znaleźć dogodne wejście w pozycję na wzrosty kryptowalut. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób ja widzę schemat. W aktualnej sytuacji, bardzo jestem ciekaw, czy Wy znacie ten schemat. Dajcie znać w komentarzach. Kiedykolwiek z tego korzystaliście, czy skorzystaliście na przykład ze schematu dystrybucji, o którym mówiłem kilka miesięcy temu przed spadkami. Omówimy sobie aktualną sytuację z interwału jednoniowego. Powiem Wam, jak ja to widzę, jeżeli chodzi o schemat właśnie akumulacji Y. A tymczasem, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, lub jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do ustawienia suba, aby być na bieżąco. Z kolejnymi materiałami przymi dzwona. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i lecimy z tematem. Prosiliście mnie o to, abym pokazał wam właśnie ten schemat Tojkofa. Pokażę wam go na interwale jednodniowym, pokażę również na interwale godzinnym, a tak naprawdę działa on na każdym interwale czasowym, na każdym rynku również finansowym, a wywodzi się z rynków tradycyjnych, z rynków akcji i z rynku. Forex nie będę omawiał tego szczegółowo i teoretycznie, ponieważ ta wiedza jest dostępna u Wójka Gogre. Natomiast pokażę Wam to praktycznie na wykresie. Zanim przejdziemy, jednak, do samego schematu akumulacji według Wajkofa, ci z Was, którzy oglądają mnie od przynajmniej 3 miesięcy, zostali dosyć wcześnie poinformowani o tworzącym się schemacie dystrybucji. Wajkofa, like czyli informowałem was o końcówce Hossy. Zobaczcie, że powiedziałem wam o tym trzy tygodnie przed spadkami, tak i w tym filmie właśnie Bitcoin spadkowy schemat dystrybucji Wajkofa, like końcówka Hossy, powiedziałem wam dokładnie 3 tygodnie, około trzech tygodni przed tymi spadkami z około 60 tysięcy dolarów. Wytłumaczyłem wam tam właśnie jak wygląda schemat dystrybucji Wajkofa, mówiłem Wam o tym, że właśnie jest to scenariusz, którego oczekuję, na którego mam bardzo dużo potwierdzeń, czyli osobiście sam czekałem i kaszowałem się właśnie w okolicach 60 tysięcy dolarów, co było bardzo dobrą decyzją w perspektywie najbliższych kolejnych kilku tygodni. Także kto z Was jeszcze tego nie oglądał i chce zdobyć informacje na temat schematu dystrybucji Wajkofa, to wbijajcie właśnie na ten film z 19 kwietnia bitcoin spadkowy schemat dystrybucji Wykofa. Jeżeli chodzi o aktualną sytuację, mamy tutaj właśnie widoczny prawdopodobnie, według mojej analizy. Oczywiście mogę się mylić, pamiętajcie, że co to nie są porady inwestycyjne, tylko moje zdanie. Mamy tworzący się schemat akumulacji Wykofa, czyli odwrotność schematu dystrybucji. I pokażę Wam to również na przykładzie z 2018 czy z 2019 roku, 2019 roku gdzie również taki schemat znalazłem. I już zagrywałem właśnie tą strategią, którą się posługuję na rynkach finansowych, na rynku kryptowalut. Dzięki czemu również miałem fajne wejścia, jeżeli chodzi o tamte wzrosty. Nie będziemy omawiali poszczególnych faz, które tutaj widzimy, natomiast łatwo to sobie zobrazować, tak? Czyli mieliśmy tak zwany climax spadkowy, tutaj te, te spadki, później mieliśmy właśnie to wybicie, to co tutaj widzicie. I prawdopodobnie to był ten spring, być może to był ten spring tutaj to co widzimy, czyli właśnie ta świeczka jednodniowa, która. Za, zakończyła się tak naprawdę już wzrostowo, natomiast ja dalej nie wykluczam jeszcze jednego zejścia. To, o czym Wam mówię, również od miesiąca powtarzam się. Natomiast jest to moja interpretacja po prostu schematu Lajkofa i samego wykresu. Może nie o tyle co schematu Lajkofa, bo z tego schematu możemy już zauważyć, że teoretycznie moglibyśmy iść powoli już do góry, o czym również Wam informuję, ponieważ zawsze trzeba mieć te dwa scenariusze. Natomiast to, co wspomniałem, mam swoje poziomy, które widzę, które mogą być po prostu wypełnione, jeżeli chodzi o bitcoina i interwał jednodniowy, dlatego wciąż nie wykluczam tego jeszcze jednego zejścia, jeżeli ono będzie, to ja jestem na to przygotowany, jeżeli cena pójdzie nam w górę i nie będzie już tego ostatniego zejścia, czyli to byłby ten spring, czy to co widzimy tutaj właśnie w tej fazie B, wtedy również wiem co dalej robić i będę Wam dawał taką informację na bieżąco, jeżeli zobaczę właśnie tego typu ruch wzrostowy, wiem gdzie cena może nam dojść, skąd może nam zacząć spadać i dokąd później powinna dojść, aby ten właśnie schemat już się zakończył w sytuacji, w której właśnie ten obszar, czyli ten tutaj, ta świeczka jednodniowa, którego to było, zobaczmy sobie 23 czerwca, jeżeli to była ostatnia świeczka spadkowa, no to również będziemy obserwowali te poziomy według całego schematu i gdzieś również te swoje pomysły na trade czy pozycje właśnie będę odpalał w zależności od tego co nam pokaże wykaz, więc na razie czekamy sobie spokojnie, czekam ja sobie spokojnie co tutaj się wydarzy czy pójdziemy w górę, czy jednak będziemy powoli jeszcze schodzić i zobaczymy kolejny spring wybicia stop lossów i dopiero wtedy kontynuacja tego ruchu jeszcze trochę takiego akumulacyjnego przez kolejne powiedzmy dwa tygodnie pokażę wam to na wcześniejszym przykładzie, a żeby to było również lepiej widać, tutaj mamy schemat dystrybucji o tym rozmawiałem właśnie w kwietniu, natomiast tutaj mamy schemat akumulacji i już wam to pokazuję to zdjęcie sobie właśnie już tutaj skasujemy, żebyście więcej widzieli na samym wykresie i pokażę wam właśnie ten schemat, tutaj który mieliśmy schemat Akumulacji piękny schemat Wykofa I wytniemy sobie troszeczkę tego wykresu. Przeniesiemy go do aktualnej sytuacji i zobaczymy, jak to wygląda właśnie w tym momencie. Czyli również mamy mocne spadki, cyk, zejście, właśnie ten spring. Cena powraca nam do górnej bandy i mamy zejście, wypełnienie imbalansu, strefy manipulacji. I rozpoczął się wzrost z poziomu 6800 do 12. Do 10 tysięcy dolarów, no i później mieliśmy korona świrusa, wybicie całego rynku, spadki przepotężne. I przeniesiemy sobie właśnie ten wykres do aktualnej sytuacji. Zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście, już widać, że to wygląda zupełnie inaczej. Nigdy to nie będzie wyglądało jeden do jednego, jeżeli chodzi o schemat. Ale pokażę wam również na interwale jednogodzinnym sprzed kilku dni, który również bardzo fajnie ten wykres został zrealizowany, jeżeli chodzi właśnie o te wzrosty, które tam również miały miejsce, ale poczekajmy chwileczkę. Tak, jeżeli sobie naniesiemy ten wykres, to widzimy właśnie mamy te spadki, które tutaj miały miejsce. Może troszeczkę niżej, żebyście to zobaczyli. O właśnie, czyli mamy tak, mamy te spadki. To oczywiście możemy sobie troszeczkę jeszcze rozciągnąć. Tak, czyli mieliśmy właśnie te spadki tutaj. Tak samo podobnie mocny impuls spadkowy, cena nam odbija, tak jak tutaj nam odbiła, tak? Czyli mieliśmy to zejście ten dołek, który był tutaj. Następnie cena nam odbiła, tutaj również nam odbiła i zobaczcie, że mamy potem to zejście, które tutaj właśnie sobie zaobserwowaliśmy, no i tutaj zdecydowanie szybciej, ponieważ ten ruch ta akumulacja trwała tutaj 43 dni, a Tą akumulację mamy już 54 dni, czyli zdecydowanie, zdecydowanie dłużej. Może z racji tego, że jesteśmy właśnie w tym momencie w okresie wakacyjnym, też jesteśmy troszeczkę w innym momencie na rynku, jeżeli chodzi o samą adopcję rynku kryptowalut, o to jak o niej się mówi, też również jesteśmy w innym momencie, jeżeli chodzi o sam cykl, także to może się wydłużyć. I w przypadku, właśnie w którym byśmy zobaczyli jeszcze jedno zejście, i byłby to właśnie ten spring, no to zdecydowanie byłoby to również korzystniejsze dla nas, ponieważ promocja byłaby jeszcze większa na cały rynek, zarówno Alty, jak i Bitcoina czy Ethereum. Także chodzi o ten schemat, gdzie mamy właśnie mocne spadki, odbicie i jeszcze wybicie stop losów, wybicie. Traderów z rynku, mocnym impulsem, po czym mamy ruch wzrostowy. Nagle nam cena wraca, wypełnia odpowiednie poziomy, i mamy wtedy rozpoczęcie i zakończenie, w zasadzie zakończenie spadków, a rozpoczęcie nowego ruchu wzrostowego. I tak samo mieliśmy, właśnie zobaczcie, w tym schemacie dystrybucji. No ale o tym rozmawialiśmy w tamtym filmie, więc jeżeli to Was interesuje, to po prostu to zobaczcie. Także ja oczekuję właśnie jeszcze jednego zejścia. Ale tak jak wspomniałem, jeżeli tego zejścia nie będzie, to wiem gdzie cena powinna nam dojść, aby zobaczyć ten ruch spadkowy, więc kolejne procesy sprzedażowe zostaną u mnie tutaj uruchomione po to, aby odkupić troszeczkę niżej i zobaczymy jak to się rozwiąże. Natomiast zobaczcie również, pokażę Wam to na interwale jednogodzinnym, jaki mieliśmy fajny tutaj proces akumulacji, skąd również następnie rozpoczął się ruch wzrostowy że Już dajcie mi sekundkę i wam pokazuję właśnie tutaj mamy fajną akumulację na interwale 1 godziny, zobaczcie, mamy spadki intensywne, zejście, wybicie, spring, zejście, cyk i piękny ruch wzrostowy Także na każdym interwale działa właśnie ten schemat, jeżeli chodzi o schemat akumulacji czy dystrybucji według wajkofa. Zobaczcie, tutaj była głowa z ramionami. Mówiłem wam o tym, że jest głowa z ramionami, czyli teoretycznie miało być to na spadki. I co? Negacja, BAM, wybicie stopów, poszła cena w górę, i dopiero później zobaczyliśmy zejście spadkowe. Tak działa rynek: wszystkie te formacje cenowe czy świecowe to są formacje manipulacyjne, mające na celu zmienić was, zwykłych traderów, po prostu i wybić. Z rynku. To jest oczywiście moja interpretacja, jak to będzie wyglądało. Czy mam rację? Oczywiście sprawdzimy to za kilka dni, czy za kilkanaście dni, czy za kilka tygodni. Ale tak jak mówię, to jest moja interpretacja, również mogę się co do tego mylić i to nie są żadne porady każdy z was powinien podejmować decyzje za siebie na podstawie swojej wiedzy. W każdym filmie mówię wam, jak ważna jest edukacja, jeżeli chodzi o zarabianie na rynkach finansowych na rynku kryptowalut i o tym powinniście doskonale wiedzieć. Jeżeli chcecie zacząć taką edukację, to wiecie, co robić, wbijajcie na moją stronę Łukaszpachowski.pl po więcej informacji lub piszcie do mnie na PRIV i będziemy na ten temat tutaj właśnie sobie rozmawiali. Poruszymy ten temat, jeżeli chodzi o schemat dystrybucji czy akumulacji według Richarda Wyckoffa. Okej, okay, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Widzimy się w środę, prawdopodobnie w środę widzimy się w analizie rynku kryptowalut, także pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia, miłego tygodnia, lepsze, niech Bitcoin będzie z Wami piona!